Magneto! Ladaczek, może ty spróbuj. Ja? Jego pierdolę. Popatrzcie na moją rękę. Dziadostwo kuje. Może ja spróbuję. Ciągle jeszcze magnesuje? Ano, magnesuje. Już tydzień próbowaliśmy z niego wygnać to dziadostwo. Już musieliśmy blachą i lodem, żeby mnie śmierdziało. Niby nie żywy, niby pałuba potrzaskana, aż mu mózg wycisnęła, a nie ma z nim spokoju. Sami nie wiemy, chować czy nie. Chowajcie. Nie czekajcie dłużej. To był wypadek. Drzewo się zwaliło. Chciałem ratować. Nie zdążyłem. O nic się nie pytam. Nie musisz się tłumaczyć. To miasteczko tam, to jest Gołubin? Tak, to jest właśnie Gołubin. To dlaczego tu się zatrzymałyśmy? Nigdy nie dojechałam dalej. Ze strachu. Jakbym się bała, że spotkam jego cień. Kto wie, może gdyby wtedy mi nie zabrakło odwagi. Lena, nie wolno ci tak myśleć. Byłaś wtedy dzieckiem. Tak, byłam dzieckiem. Miałam wtedy 11 lat. Na pewno chcesz wiedzieć więcej. Przecież po to tu przyjechałam. Tak, po to tu przyjechałaś. Chodź do mnie. Jana.
boję się. Mówili o nim takie rzeczy. A przecież nie był wcale gorszy niż oni. Był tylko inny. Czy spotkałaś go jeszcze potem tam? Szukałam go długo. I znalazłaś? Tak. Znalazłam. Znowu pani? Uparta pani jest. Uparta? Przecież to mój ojciec. Ojciec? Z ojcem to się mieszka pod jednym dachem. Albo przynajmniej blisko. Jakby tak patrzeć, to on był bardziej mój ojciec niż pani. A ona? To Kate. Dziennikarka francuska. Z Francji? Z Anglii. Mieszkam we Francji. To tam jest ta wielka wieża? Des Eiffels w Paryżu. Cała ze stali. Cała ze stali? No a to on by tam nie mógł mieszkać. Długo mieszkaliście razem? Jego tam nie ma francuskich. Nie oczekuję wygód. Więc długo mieszkaliście razem? Jakieś 15 lat. A ona nie mogła pani powiedzieć? Ja nie wiem wszystkiego. Ja też nie wiem. Ale wiesz sporo. Trochę wiem. Lista, wio. Wio, wio, Kuba. No. Tylko tyle zostało po jego ojcu. Blaszka od buta. Blaszka. Rozerwał go granat na ćwiczeniach, tylko tyle zostało. Wtedy medal z wojny. Prrr. Ja też byłem na tej wojnie, może nawet służyłem pod twoim ojcem. Ale widzisz? Cały bok pałuby mam z butaperki wyrobiony. Zgrabnie. Jo. A matka? Zmarła na suchoty 3 lata temu. No co? Zmarła. Biedaczka. Jakuba! Synek, czego stoisz, gamoniu? No rusz się wreszcie.
Różnie się zaczyna znajomość ze wsią. Tobie przyszło się w nią zapoznać za pomocą krowiego gówna. No, ale tu czego? No kurczaki, sio, sio. Już was nie ma. No. Nie ma co płakać, nic się przecież takiego nie stało. Jak jutro przyjdę na pasionkę, to opowiem taką historię, jakiej w mieście ci nikt nie opowie. Ktoś o świcie wyjdzie na moczary, a serce ma czyste i ma czystą duszę, to może dojść do takiego miejsca, gdzie się mgła trzyma przy tatarakach. Leży niziutko nad bagnem i dymi sobie. I tam posłyszy piosenkę. Ale tylko wtedy posłyszy, kiedy ma myśli dobre. A jakie to są dobre myśli? Dobre myśli to są takie, w których nie mieszka krzywda dla człowieka. To myśli mają mieszkanie? A mają, mają. O. To jest chałupka na wasze myśli. Co ja mówiłem? Że mgła przy tatarakach. A, prawda, mgła. Więc w tym miejscu na moczarach jest taki punkt, w którym się człowiek odmienia. Stajesz w tym punkcie, zamykasz oczy. Dreszcz przebiega ci przez grzbiet. I już jesteś odmieniony na całe życie. Na zawsze. Odmienisz się na lepsze.
Niedobra krew. Zła krew. Będzie nas suchoty. To co robić? Jak się do jutra nie przemoże, to w piecu wygrzać. Dopiero wtedy do tak wygrzanej krwi pijawki przystawić. Podobno masz otoczezowe witki w wodzie z solą. Żeby się lepiej kleiły do dupy. A jak przycięło skórę, to żeby szczypało nie do wytrzymania. No widzisz sama. Niby ksiądz. A taka psiejucha. Nie rozumiem. Co to jest? Nie wiem. Samochód. Prawdę opowie. Teatr prawdziwy, w teatrze dziwy, ballada z prawdą jest w zmowie. Żył sobie człowiek, nie szukał sławy, a śmierć przyniosła mu drzewo. Żył sobie człowiek, każdy to powie. I lud po chatach tak śpiewa, magnetem zwali go dla zabawy, bo ma
magnes w piersi mu ciąży, magnetem znali ci, co go znali. On poznać siebie nie zdąży. Dzień dobry. Podobno tu mieszkał, to prawda? A niby kto? No, magnetyk. Ten, co podobno własnym ciałem przyciągnął żelazo. A ta piosenka to skąd? Piosenka? Z powietrza. Wystarczy słuchać, co ludzie mówią. Wystarczy słuchać, co ludzie mówią. Jeździ się, słucha się. To i się samo rymuje, i samo się śpiewa. Proste, nie? Nie odpowiedział pan. Tu mieszkał? 15 lat nikt o niego nie zapytał. 15 lat! A teraz wszyscy ciekawi. Gdzie mieszkał, to mieszkał. A że się sam zabił, to nieprawda. Wypadek był. Nieszczęśliwy wypadek. Drzewo się samo... Coś wam jeszcze potrzeba? Zatrzymać się tu gdzieś możemy? A co to ja, Pan Bóg jestem, czy co? Zatrzymujcie się, gdzie chcecie. Najlepiej za obejściem. Strumyk tam płynie. A ten śnieg to... Długo jeszcze będzie leżał? Ile będzie trzeba. Co to? To? Stary wilk odrzucony przez stado. Rozpacza. Jak tu byłam ostatnio, też podchodził tak blisko zabudowań. Co się z nim stanie? Co się stanie? Czy ja wiem? Zabraknie mu sił i chyba umrze z głodu i tęsknoty. Słyszysz? Co? Ktoś chyba śpiewa na dworze. Wyjdę, zobaczę. Kobieta, którą pamięta, magneta złamane serce. Co dzień od święta wciąż ją pamięta, na zawsze już po niebierce. Było kobieta. Magneta pierwsze kochanie, kobiety szkoda, jasno jak woda, tam lada po mi zostanie. Szukał dla siebie miejsca na ziemi, 2 lata było po wojnie. Między swoimi szukał na ziemi miejsca, gdzie żyć chciał spokojnie. Wysiadł w miasteczku na rynku małym. Niedziela była targowa, z uśmiechem śmiałym. W miasteczku małym chciał życie zacząć od nowa. Na nóżki, strzeli numer 3! Gdzie głowa? Tego nikt nie wie. Panie, panowie, kobieta jest prawdziwa! Skrzynia jest prawdziwa! A teraz chwila jeszcze bardziej dramatyczna!
Gdzie się podziała nasza gwiazda? Czekamy. Cisza, panie i panowie. Prosimy. Tak! Nasza gwiazda przebyła tę dramatyczną próbę. Brawo! Panie i panowie, towarzysze, towarzyszki, na chwilę. Próba jeszcze bardziej dramatyczna. Latające noże ze szwedzkiej stali. We wprawnych rękach, niezawodnym oku naszego nożownika Kosy. Ale mówiłem! Ale mówiłem, szanowni państwo! O, prawdziwy dramat rozegrał się na waszych oczach! Prawdziwy ból! Prawdziwe cierpienie i krew! Czy to nie jest warte waszego czasu i pieniędzy? A propos pieniędzy! Szanowni państwo, zobaczycie teraz, jakie potrafią być posłuszne! Zebrać go. No, no. Więc to nie żart. To wszystko jasne teraz. Jego sprawka znów nie doleciał do celu. Bydlak odciągnął go tym swoim magnesem w trzewiach. Teraz mu go mogę wypróć. Kosa. Ja wiedziałem zawsze, że ty jesteś kretyn. Ale teraz to ty dajesz popis nadzwyczajnego kretynizmu. Można powiedzieć kretynizmu najwyższej próby. Przeproś zaraz. Pana... Przepraszam, jak pan ma na imię? Mówią na mnie Magneto. Józef Magneto. Magneto. A to piękne, to śliczne, bardzo, bardzo odpowiednie. Kosa bardzo pana przeprasza, panie Magneto, i razem z nami wszystkimi zapraszam do pracy w zespole. Kompania zgrana, praca, jak się pan sam przekona, interesująca, wdzięczna i nawet opłacalna. Co jak? Zagadaliśmy się? Tak, zgadzam się.
Zgodził się pan? Zostaje pan z nami. A to takie ważne dla pani? Tak, ważne. Zgodziłem się. To dobrze. Bardzo się cieszę. Naprawdę się pani cieszy? Naprawdę. Nie widać po mnie? Mówią na mnie woda, bo podobno widać przeze mnie każdą myśl. A widać rzeczywiście? Sam odpowiedz. Chyba chcesz mnie pocałować? Numerem tym byliśmy w Brukseli, w Gandawie i nawet w samym Paryżu, wszędzie budząc entuzjazm. Wybierając niewygodę, trudny szlak i znój, postanowiliśmy pokazać go na koniec polskiej publiczności. Zaczynamy od was, drodzy państwo, od mieszkańców Zagrodzia. Oto za chwilę przed wami promieniący nadludzką i niezwykłą energią Józef Magneto. W jego piersi tkwi tajemnica niezwykłego układu aminokwasów w strukturze genetycznej. A! Żeby to zresztą było takie proste. Może bliższe prawdy jest to, że w duszę tego człowieka tchnął nieśmiertelny oddech sam najwyższy, towarzysze i towarzyszki. Panie i panowie, Józef Magneto! Żyli długo i szczęśliwie. Amen. Janusz. Józek. To moja narzeczona Woda. Woda. To imię czy charakter? Chyba jedno i drugie. To widzę. Urządzasz się powolutku. Początek bardzo dobry. A ty? Ja? Po linii partyjnej. Na ziemi odzyskane. Wiesz co? Zapiszę ci adres. Gdyby przyszło wam do głowy. Odpowie mi pani. Woda, to imię czy charakter? Mówiłam już, jedno i drugie. Uparta. No, cieszę się, że cię zobaczyłem. Trzymaj się. Cześć. Do widzenia. Proszę do zdjęcia. Możemy zrobić zdjęcie? Proszę bardzo.
Woda. Woda, ty wiesz, że ja ciebie kocham. Wiem, i co z tego? Ty wiesz, że ja ciebie tak kocham, że mogę zabić. Odczep się. Nie ma. Nie ma, Jerek. Na zawsze. Tak było lepiej dla wszystkich. To nie ja, obliczalny dureń. Też próbowałem go powstrzymać. Płacz. Popatrz sobie. To lepsze niż dać się zarżnąć szaleńcowi. Jej krzywdy nie zrobi. Nie bój się. Kocha ją. Może nawet bardziej niż ty. Teraz się puszczę, a ty nie będziesz robił głupstw. Zgoda? I tak ją znajdę. Znajdziesz na pewno. Pragnę tak złamane serce. Co dzień od święta wciąż ją pamięta, na zawsze już po niewierce. Była kobieta, jasna jak woda. Magneta pierwsze kochanie, kobiety szkoda, jasna jak woda. Ballada po Jezuskanie. Nie wiedziałam. Nic o tym nie wiedziałam. Naprawdę. Nie spotkali się już więcej. Nie. Nie spotkali się już nigdy. A ty? Ty jesteś jej córką. Jestem. Jej. Jego. Piękna historia. Zobaczyłem wszystko tak, jakby to było moje własne życie. Piękna historia.
Tylko szkoda, że nieprawdziwa. Jak to nieprawdziwa? Co znaczy nieprawdziwa? Przecież od matki wszystko wiem. To na przykład, że ojciec... Jaki ojciec? Jaki ojciec? Przecież mówię, że to wymyślona historia. Od początku do końca wymyślona. Magneto nigdy nie mówił żadnej tam cyrku, ani żadnej cyrkówce wyskakującej z pudełka. Każdy dzień jego życia znam. Ale o żadnym tam cyrku mowy nie było. A zdjęcie? Mam zdjęcie... Mam zdjęcie ojca i matki na odpuście zrobili, takie z gąbkami. Zdjęcie wyraźne, porządne, duże. Kiedyście potrafili robić zdjęcia. Widzę, że ta kobieta jest do ciebie podobna. To moja matka. Tak, zdjęcie dobre. Tylko, że ten mężczyzna to nie jest Magneto. No co ty? No co ty? Przynieśli mi siekierę i odrąbcie mi nogę, ja powiem to samo. Potem odrąbcie mi ręce, ja powiem to samo. 12 lat spędziłem z nim w jednej chałupie i mówię, ten człowiek na zdjęciu to nie jest nieboszczyk Józef Magneto. Nie wiem. Nie pamiętam. Może trochę podobne. Kiedy go widziałam ostatni raz, miałam 11, może 12 lat. Nie wiem. To co ja teraz zrobię? Już prawie miałam kogoś. To co ja teraz zrobię? Skłamać przecież mogłaś. Co za różnica teraz, czy to był jej ojciec, czy to nie był on. Miała cel w życiu. Szukała czegoś. Mogłaś skłamać. Komu potrzebna taka prawda? A ja myślałam, że ty tu przyjechałaś szukać prawdy. Lena, wytłumacz mi. Ja nic nie rozumiem, ani z tej sytuacji, ani... No tak, nie wierzysz jej. Ale po co miała kłamać? Lena, przecież ona płakała, nie mogła kłamać. Ja też w życiu dużo płakałam. Czy mogę wziąć swój samochód? Chcesz jechać ze nią? W ogóle chcę gdzieś jechać. Mówiłam, że nie będzie łatwo. Mówiłaś. Wrócę niedługo. A z tym śniegiem to miałaś rację. Leżał tyle, ile potrzeba. Nie potrzebuję nikogo. Nie chcę nikogo. Sam będę. Zupełnie sam. Nikt mi nie jest potrzebny. No niech oni sobie jadą w cholerę. A kto ich tu prosił?
Hej. Panie Józefie, mam te kolczyki dla małżonki przywiezione z samego Wrocławia z Państwa pozwolą. Ostrożnie, bo tam wysoki stopień. Proszę, proszę. Proszę. Przepraszam. Takie. Jak mówiłem, patrz, te rubinki, czerwone, tenkie, że widać cały wielki świat, te góry, te morza, te kontynenty. Przepraszam. To jak się to ma nazywać? Pomnik wdzięczności? Pomnik wdzięczności, panie Antoni. Ale za co wdzięczności, panie Józef? Kod znaczenia to pan z wojny przyniósł, prawda? Prawda, przecież pan wie. No, to ja panu jestem wdzięczny. Za to, że pan wroga rżnął. Ale im? Za co? Za to, że na stare lata muszę język łamać po urzędach? Za to, że mnie w bydlęcym wagonie ze wschodu na zachód przywieźli? Za to, panie Józefie? Za tę przejażdżkę mam być im wdzięczny. Dziwnie wy, komuniści, układacie nam tę historię. Układam? Kto układa? Ona się sama układa, panie Antoni. A my jej tylko nie przeszkadzamy. Wie pan co? Chyba jednak lepiej, żeby pan trochę poprzeszkadzał. Całe szczęście, że ta cała statuja wdzięczności taka sama, prawdziwa, jak i ta wdzięczność. Obywatele, mieszkańcy miasta Gołubina, stoimy przed pomnikiem wystawionym bohaterskim żołnierzom Sojuszniczej Armii Czerwonej, poległym w bojach o wyzwolenie naszej ziemi spod przemocy okupanta niemieckiego. Nie ma większej ofiary nad ofiarę życia i krwi. Stawiając ten skromny pomnik żołnierzom Armii Czerwonej, którzy zginęli w walce o wyzwolenie ziemi naszej, wraz z hołdem dla nich składamy dziś uroczyste ślubowanie, że ich krew i ofiara nie pójdą na marne, że wszyscy dołożymy starań, aby idea ta, za którą oni szli i umierali, idea rozgromienia wroga ludzkości, idea przyjaźni między naszymi narodami słowiańskimi, idea pokoju, wolności i sprawiedliwości dla wszystkich narodów zatriumfowała na świecie i trwała po wieczne czasy. Niech polegli śpią w spokoju. Będziemy pamiętali o nich co roku. W każdą rocznicę składać będziemy kwiaty na ich mogiłach. Thank you.
Chcesz ocalić żonę i dziecko? Masz dwa wyjścia, wiesz o tym. Wiem. Dobrze się domyślam, które wybrałeś. Dobrze się domyślasz. Masz broń? Mam. Nie zabraknie ci odwagi? Wiem. Przecież byliśmy razem na froncie. Jest manieczek! Przepadł mi się brama. Kurde, przepadł? A tu takie ważne sprawy. Jakie ważne sprawy? Gdzieś był. Byłem, to byłem. Kim zajmowałem? Sam? Jakie sprawy, Peter? Magneto wykopany. Magneta ktoś wykopał z grobu i otworzył trumnę. W nocy się drań zakradł, wykopał. Trzeba będzie od nowa chować. W nocy się drań zakradł, no to wykopał. Już słyszałem, ale co dalej? Dalej? A dalej jak trzeba. Zauważył ktoś, wezwali Marusika i drań siedzi teraz w Diagielnej na komisariacie i nie chce powiedzieć ani słowa. Ale po co wykopał? Po co? A kto wie po co? Powiedziałem, że nie chcę powiedzieć. Zgoda, wypuszczę go. I tak nie wiadomo, co z nim zrobić. Niech pani zobaczy sama. Łeb siwy, a tu takie rzeczy. Zgoda, wypuszczę go. Ale musi być kara. Sam niech Magneta zakopie. Odkopał, odebrał nieboszczykowi spokój. To niech go sam teraz zakopie. Musi być kara. Nawet nie chcę na to patrzeć. Wydaje mi się, że już go kiedyś widziałem. Ale po co wykopał? Kurwa, no przecież on to musi powiedzieć.
No zapytaj nareszcie, przecież widzę, że ci trzewia wykręca z ciekawości. A kim ty jesteś, człowiek, że się kręcisz przy truchle magneta tyle czasu? Nakopujesz, odkopujesz, jak grabasz jaki. Niełatwo mu się żyło. Wiem, bo sam wiedziałem. Trzeba, żeby odpoczął. A ty kim jesteś, że mu zabierasz spokój? Wiem, że nie miał lekkiego życia, a znałem go. Można chyba powiedzieć, że znam go tak dobrze jak siebie. Kim jestem? Mój ojciec, Józef Magneto. Kto nie wie? Mój ojciec, Józef Magneto. Magneto? Drugi Magneto? A to dobre. Drugi Magneto. On drzewa nie umarł, to chyba umrę od śmiechu. Drugi Magneto. A może jeszcze trzeci czeka za murę? Ty oszalałeś, człowieku. Ty oszalałeś. Sprawiliście mi spokój. Wyłączyliście mi pamięć o mnie. No co jeszcze chcecie mi zabrać? No co jeszcze chcecie mi zabrać? Przygarnął mnie. Nauczył wypadać węgiel. Obłaskawiać ptaki. Wszystkiego mnie nauczył. Nie wszystkiego. Ludzi mnie nie nauczył poznawać. Takich jak wy! Właśnie! Właśnie takich jak wy! Obcych! Mówisz, że jest ci źle. Jemu tam w ziemi też było źle. Z duszą go pochowaliście. Był magnetykiem, dlatego dusza uczepiła się ciała. Ja ją uwolniłem tej nocy. Jak uwolniłeś? A czy ja się ciebie pytam, jak drzewa się zwala? Mówisz prawdę? Ja tak. Ale ty nie mówisz prawdy. Już wtedy w szopie dowiedziałem. To nie był wypadek. Wypadek czy nie wypadek? Gówno to teraz warte. Człowieka nie ma. Ty jesteś magnetem. Ja jestem maniczem. A jego nie ma. Ale kurde, kogo nie ma? Macie towarzystwo, Magneto. Znam. Przecież ja pana znam. Przykupiłem strażnika, żeby mnie tutaj przyprowadzili. Trzy wypiski. Magneto. Na pana wołają. Nie wiem dlaczego. A ta koszulka to dla ochrony przed tym magnetyzmem. Ochrony.
Ochrona pan. Ja? Jestem za nim. Obywatel za nim. Tak na mnie wołają. Za nim pamięci po przesłuchaniach. Pan wybaczy brak elegancji. Używane gówno w mózgu. Ale to było dawno. Po głowie mnie bili. No, na szczęście nie zabili mnie, bo wszystko zapomniałem. Mają ze mną niezłą zabawę, może nawet lepszą niż z panem. Raz mówią mi, że jestem polityczny, innym razem, że siedzę za zgwałcenie dziewicy. A proszę pana, kartoteki nie chcą udostępnić, bo mówią, że zabronione. No i dlaczego pan tak właśnie do tej celi starał się trafić? Ja tutaj, dlaczego? No. Jest. Kurwa, zapomniałem, przepraszam. Przepraszam. No to nieważne. No, odkryłem o sobie szereg ciekawych rzeczy. Na przykład to, że jestem Żydem, bo jestem obrzezany. Nie sądzę, że na skutek jakiegoś wypadku. Poza tym jestem inteligentny, bo bardzo szybko się uczę. No kto wie, może kiedyś byłem jakimś naukowcem. W każdym razie w sieradzkim więzieniu przeczytałem całą bibliotekę. Nie odpowiedział pan. No wiem. Żyję. Oczywiście, że żyję. Chcę coś od pana kupić. Od pana. Niedługo stąd wyjdę i będę musiał jakoś żyć. Będę musiał jeść, chodzić, wydalać, znowu jeść. No tylko jako kto? Będę chodził jako kto? Będę oddawał mocz. Jako kto? Będę zasypiał. Ja muszę sobie natychmiast na te pytania odpowiedzieć, bo inaczej zwaliły. A wyobrażam sobie wariat i za nich pamięci. Niezła para są. Jeden strażnik powiedział mi, że powinienem sobie od kogoś kupić życiorys. On miał rację. Mam na to. No i co? Mój życiorys panu się wydał interesujący? A ma pan dużo pieniędzy, bo ja tanio nie sprzedałem. No co, spiszemy umowę. Nie jestem jeszcze taki stary. Do końca życia mogę płacić. A co będzie, jeżeli pan odzyska pamięć? Wykluczone. Proszę pana, już dwie habilitacje robili na moim przypadku. Chociaż szkoda, bo zdaje się, że kiedyś byłem ciekawy, wytusinkowy. A tutaj siedzę w więzieniu chyba za politykę, nie? Bo niby dlaczego tak bili? Kobiety to się chyba szaleć za mną, nie sądzi pan? Możliwe. No to jak? Zrobimy interes? A tak poważnie? Bardzo poważnie. Wie pan, ale ja tak się składa, że ja też niedługo wychodzę i też jakoś będę musiał żyć. A czy to prawda, że pan żonę i kochanka wysłał do nieba? Nie, to nieprawda. Chwała Bogu. No bo jak już kupię od pana ten cholerny życiorys, to wolę, żeby takich rzeczy mi nie było. Śpi, kochanie, rano wstajesz. Śpi, kochanie, rano wstajesz. Thank you.
cmentarzu. Nie boisz się, że ci ręka uschnie? Za niej, draniu, skąd ty tutaj? Przypadek. Tylko przypadek. Brakowało mi ciebie. A mnie ciebie jeszcze bardziej. Wiesz, chodź. Chodź, pójdziemy pod moje drzewo. Mieszkam tutaj, pod nim, cały tydzień. Jesteśmy sąsiadami ze Świętym Rochem. Gadamy ze sobą, wiesz? Ze Świętym Rochem chyba nie macie wspólnego tematu. Myślisz, że kiedyś byłem starozakonny? To wcale nie jest takie pewne. A co tam? Wiesz coś nowego o sobie? No, trochę wiem. Na przykład to, że połowie dostałem nie w śledztwie, ale potem od więźniów. Bauman mi to powiedział. Wiesz, ten, z którym siedziałeś. Baumana spotkałeś? O mnie teraz mówimy. A więc doszedłem do wniosku, że siedziałem za politykę. A to już jest coś, nie? No tak, to już jest coś. Muszę ci się do czegoś przyznać. Grzeszyłem w twoim imieniu. Jak to? Wiesz, przytrafiła mi się kobieta. Sama na mnie poleciała. I wszystko byłoby w porządku, ale ona należała do tych, co to potem lubią pogadać. No i wtedy zgrzeszyłem. Opowiedziałem jej trochę o sobie. Co o sobie? No to znaczy o tobie. Ile wiedziałem. To niedużo jej powiedziałeś. No rzeczywiście niedużo. No co u ciebie? Dalej się bawisz w ten przenośny magnes? No nie, na szczęście nie, jak widzisz. Samo przeszło jak zwykle. Zaraz potem jak ciebie wypuścili. Ty cholera, to może przeszło na mnie? Nie, na szczęście nie. Zimno, co? Może usiądziemy? Idę tam. Tam jest Gołubin. Wiem. Dzisiaj idziesz, a jutro będziesz wracał. Nigdzie nie będę wracał. Córkę mam tam, w domu dziecka. Ale ty głupi jesteś, Magneto. Niby mądry, a głupi jak but. Myślisz, że ja na darmo znalazłem się w tych stronach? Liczyłem i wyszło mi z rachunków, że kupię od ciebie ten zasrany życiorys. Tylko po co mi w nim to, co cię spotka w tym zafajdanym mieście? Uparty jesteś. A mam inne wyjście? No, idę. Idź, durniu. Im prędzej pójdziesz, tym prędzej wrócisz. Co mówię, wrócisz? Widzisz ten wózek? No. Na tym wózku przywiozę cię z Gołubina. I będę się modlił do Świętego Rocha, żeby cię przywieźć żywego. Ty będziesz się modlił za mnie? Nie za ciebie, tylko za siebie. Za głupich Pan Bóg sam się modli. Osobiście. Idę. Idź, będę czekał. Uparty jesteś. A mam inne wyjście? Czekaj. Długo będziesz czekał. Rochu, święty Rochu. Miej w opiece tego durnia o gołębim sercu. Śpi, kochanie, rano wstaniesz. Śpi, kochanie, rano wstaniesz. Thank you.
Kupiłeś się i nie za to się cenić schował. Kupiłeś się i nie za to się cenić schował. Stąd się skurwy żyje, a ty to i ma. Magneto! Magneto, może nie zostanie! Magneto! Magneto, wyciągnij mnie! Magneto! Gdzie się? Maniczek. Już wiem. Ja nie chcę. Nie chcę! Nie chcę! Boże, ja nie chcę pamiętać! Nie chcę pamiętać! Boże mój! A teraz? Teraz już mnie lubisz? Tak. Ten las to chyba nie był wypadek. Trzeba się przewaliło. Chciałem ratować. Jestem żywy. Ale to przecież nie był wypadek. Sam chciał umrzeć. Ty wiesz więcej niż mówisz. Może przypomniał sobie coś. Może coś się stało. I wróciła mu pamięć. Tak. Wróciła mu pamięć. Ale nie chciał o tym mówić. Powtarzał tylko, że słusznie siedział tyle lat w więzieniu, że słusznie pobili go więźniowie. Tylko szkoda, że go wtedy nie zabili. Widziałam jego dokumenty. Powiem ci, on przypomniał sobie. To jest las. A w lesie trzeba mówić szeptem i słuchać. Uważnie słuchać. Posłuchaj. Las mówi, że on był dobrym człowiekiem. Co jeszcze mówi las? Co jeszcze?
Mówi, że właśnie w te strony nadjeżdża córka Magneta i Wody. A sprawiła to pewna wścibska dziennikarka z Paryża. Jeszcze wczoraj byłem biedakiem. Z wyboru nie miałem niczego. Nawet nadziei nie miałem zbyt wiele. A dzisiaj mam dwie córki. Tylko czy nie za późno? Późno? Nigdy nie jest za późno. Nie masz żalu do mnie? Nie. Teraz już nie. Dużo zrozumiałam przez te ostatnie dni. Kiedyś tak miałam żal. Myślałam, że mnie zostawiłeś, żeby się pozbyć ciężaru. Chyba nie mieliśmy zbyt wiele szczęścia dla siebie. Wiesz, Lena... Nie. Nie mów nic. Zostawmy to tak. Mówisz, że masz dwie córki. Na razie masz tylko ją. A mnie będziesz musiał jeszcze trochę poczekać. Wracasz do siebie. Gdzieś tam... Dlaczego ten drugi Magneto nie wiedział o cyrku i Wodzie? Nie wiedział, bo mu nie powiedziałem. Oddałem obcemu człowiekowi całe swoje życie. Jakie by ono nie było, raz lepsze, raz gorsze. Ale tego jednego, tych kilku miesięcy szczęścia nie mogłem mu oddać. Spotkały się jeszcze kiedyś? Raz. Chyba raz ją widziałem. Tak mi się zdaje. Tak. Czeka na ciebie. No idź. Naprawdę nigdy nie przestałeś być magnetykiem. Wszystko do ciebie wraca.